W dzisiejszym odcinku najsilniejsza postać w gierce, bądź prawie. Wiecie, jak to jest z tym Power'em w rankingu. On tam się często zmienia. Na pewno postać ze ścisłej czołówki hmm. obecnie przerasta Power'em w postaci stanaru. Mianowicie cytrynkowy Druid 2029 669 punktów tego Powera. Jeżeli chodzi o statystyki, no tu możecie spojrzeć, że wszystko w podstawie. Wiedza potekwipuneka, to co zostało zostało przyznane w moc. Część osób może zastanawiać się, w jakim bildzie biega. Umiejętności cytrynkowy proszę bardzo. Także tu widzicie, że standardowe leczenie w sumie do wywalenia na tym 140, bo praktycznie no, rzadko kiedy się je używa. Oski delikatnie wzmocnione, źródełko, wzmocnienie, tarcza, uderzenie wymaksowane. Z racji tego, że cytrynkowy posiada epika V2, to on na, naprawdę potrafi wykręcić ogromny damage. Na szóstym adepcie, no i to leczenie grupowe na m2 oraz odczarowanie na m3. Jeżeli chodzi o drifty, podwójne losowanie trafia 52, redukcja obrażeń 37,7, czyli prawie mamy tutaj maksa podwójne losowanie obrony 72, redukcja obrażeń krytycznych jest tutaj kap 60% ponad szansa na podwójny atak aż 54, do tego dochodzi szansa na trafienie krytyczne 58. Wiadomo dodatkowe kółko ataku, szansa na unikasz 50%, dodatkowe obrażenia od energii, coś co siedzi w tym EPIKU V2. Redukcja otrzymanych obrażeń biernych 56, modyfikator obrażeń magicznych 76, modyfikator trafień w 95, wyssanie many 14. Odporność na trafienie krytyczne 9,2, obrana przeciw UROKOM 70. Także można stwierdzić, że jest to postać uniwersalna i poradzi sobie na każdej instancji drużynowej, jak i pod solo. Gierkę no, no musi znakomicie się spisywać. No, liczby mówią same za siebie. Jeżeli chodzi o orby, w tym zestawieniu cytrynek posiada większe obrażenia na zwykłych przeciwników, większe obrażenia na bosy, szansa na przejęcie zdrowia, większa szansa trafienia po chybieniu, szansa na mocniejsze atak krytyczne. Jak widzicie, to leczenie Udryda tak naprawdę, chyba, no szkoda, po prostu tego kółka umiejętności, skoro jakiś czasem orb odwróciły mm, gameplay do góry nogami. I po co po prostu tracić, tak, tą umiejętność, jak można oddać dwa ataki i po prostu leczyć się jakimś tym losowym trafieniem? Do tego redukcja obrażeń od bossów, od ataku dystansowego, szansa, no nigdy ciężko ranny, redukcja obrażeń od ataku wręcz, redukcja obrażeń od ataku mentalnego. I tu jestem zaskoczony, bo. Kurde, druid bardzo ładnie się broni od uroków. Ale możliwe, że jest to po prostu jakiś buildik też pod admirała. Do tego redukcja rozładowania sprzętu, dodatkowe psychodoświadczenie, dodatkowe złoto. Pięknie ogólnie wyglądają te liczby, tak zaokrąglone, wymaksowane, tak, bo wszystko w sumie jest na trzecim poziomie. Tu kolejna ciekawostka, ilość takich bardziej interesujących bossów oraz drop rate z nich. Mamy tutaj C-Dragę, prawie 800 ubitych, 21 dropów. Tarul wersja zwykła 3950, zdobytych 43 rary. Machet wersja zwykła 3847, 43 rary. No i tu widać, że coś się nie zgadzają, czyli tam po prostu na jakimś evencie, no więcej tych taruli trochę musiało paść. Do tego mamy tutaj prawie 400 admirałów, 25 rarów. To jest w sumie dość ciekawe. Wersja hard macheta 2000 sztuk, 26 rarów. Paruli delikatnie mniej, około 20 i tu mamy 20 rarów. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, pójście sami drify, prawie 2900 z energetyki prawie 10 koła, unikalne sprzęty niecałe 700 próby ulepszeń. Mamy tutaj prawie te 20 tysięcy kliknięć danych ulepszeń aż 13 tysięcy, czyli w sumie ogólnie chyba całkiem spoko te ulepy musiały wchodzić. Połączonych z energetyków ponad 1 No i tutaj ubitych zwierzaków 120. i widać, że cytrynek raczej tam stroni od turniejów. I na koniec taka wisienka na torcie. Rary i ulepy. Miłość Morany plus 12. 3 złote gwiazdki, 44%. Aziz plus 13, 50%. Woglerki plus 12, 46%. Pierwszy w skrzydlatej plus 12, 49%, drugi 41 i plus 11%, RK plus 11, również 42%, buty Envile 50%, dużo osób zawsze mówiło, że druid musi mieć hałty, no bo i, i statystyki i w ogóle, ale no tu sami widzicie, że jednak większa ofensywa no wychodzi z tych Envil. Następnie latarnia życia V2. Plus 15,57%. No i tutaj mamy właśnie włożone obrażenia w zwykłych przeciwników oraz obrażenia w bossy. Tego, 20 tego. Do tego szansa nakryta, obrażenia od energii oraz to wysaniemany. No i tutaj ulepa w wiedzę. I tu chyba wszystkie, jak nie większość przedmiotów, będą właśnie miały ulepy w wiedzę. Następnie Temary, plus 11, tu standardowo HP, 40%, to jest póki co najsłabszy procent w tym ekwipunku. Zalka, 46%, plus 12, wyrok Helara, plus 12, 49% oraz Cięta Rula, plus 12, 45%. Tak szczerze, nie ma czego tu komentować, postać niesamowita, widać, że ogromne środki zostały na to przeznaczone, tak? Ulepy, gwiazdkowanie... Mm, Mnóstwo czasu na wyłekspienie tych driftów No po prostu maszyna Nie widziałem na YouTubie by ktoś przebił 30k powera, no ciekawe kto będzie pierwszy może Cytrynek No bo serio no niewiele tu brakuje Jak sami widzieliście postać wygląda niesamowicie graż na tym etapie praktycznie już nie ma czego rozwijać no bo w sumie zostały tylko ulepki Ciekawe gdy zostanie wprowadzony nowy serwer czy Cytrynek będzie nadal cisnąć na tym Kadarinie czy może ruszy potopkę na nowym świecie. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim odcinku, wystarczy, że zgłosi się do mnie na Discordzie, link w opisie i do zobaczenia na live'ikach. Siemka.